Cześć moi kochani, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mam dla Was krótki, zwięzły, ale myślę, że fajny haul wyprzedażowy. Jest to haul C&A. Przychodzę do Was z tym haulem dlatego, że ostatnio będąc na mieście trafiłam na wyprzedaż wyprzedaży. Czyli w C&A-u jest teraz taka promocja jakby. Po prostu C&A chce wyprzedać wszystkie wyprzedażowe rzeczy. Dlatego stworzyli promocję, która polegała na tym, że na rzeczy wyprzedażowe było jeszcze 50% taniej. Także jeżeli coś było przecenione na przykład na 10 euro, kosztowało to teraz 5 euro. Tak więc myślę, że okazja okazji. Tak więc wybrałam się oczywiście do C&A, popatrzyłam, co mają ciekawego. Nie było nic nie wiadomo jak powalającego, ale były typowo basicowe rzeczy, które myślę, że tak czy siak mi się mogą przydać. Tak więc coś tam sobie powybierałam i pierwszą rzeczą, którą zakupiłam, jest sukienka, którą mam na sobie. Mogę Wam ją zaprezentować, tak więc już ją pokazuję. Jak widzicie, ma ona asymetryczny przód, co bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj oczywiście głęboki dekolt i tak jeszcze zapięłam tutaj agrafką, dlatego że on jest jeszcze głębszy. Z tyłu prosta, nic tak to szczególnego, ale myślę, że jak na taką basicową sukienkę, to naprawdę bardzo fajny zakup. I już Wam mówię, ile ta sukienka kosztowała. Ona wcześniej, w początkowej swojej cenie, kosztowała 15 euro, potem została przeceniona na 5, no i teraz finalnie kupiłam ją za 2,50, jest to rozmiar S, tak więc myślę, że opłacało się jak najbardziej. Będę miała po prostu taką basicową sukienkę. Myślę, że jeżeli u Was w C&A też jest taka promocja, powinnyście się wybrać i zobaczyć, zawsze basicowe rzeczy się przydadzą. Szukałam basicowych bluzek na ramionczka, jednakże nie było żadnych w neutralnych kolorach typu czarny, biały, szary i tak dalej. Tak więc wzięłam to, co było i zakupiłam sobie zwykłą, zieloną bluzkę na cienkich ramionczkach, rozmiar XS. Początkowa jej cena to 5 euro, potem została przeceniona na 3 euro, a końcowo zakupiłam ją za 1,50 euro. Tak więc myślę, że się opłacało i mam jeszcze ten sam krój, tą samą bluzkę na ramionczka, ale w kolorze czerwonym. Myślę, że czerwony kolor mi pasuje, także to była pierwsza bluzka, którą właśnie wzięłam. I za te dwie bluzki na ramionczkach dałam 3 euro. Kolejną bluzką jest bluzka, nad którą się zastanawiałam w sumie. Jest to coś takiego. Ona, widzicie, ma tutaj dekolt w serek i jest po prostu taka luźna, luźna, puszczona. Ona wygląda, jakby była naprawdę wielka. To jest rozmiar S i ona jest luźna, ale pod pachami akurat pasuje ok. Wszystko bardzo fajnie leży i wzięłam ją ze względu na to, że fajnie wyglądałaby do zwykłych czarnych leginsów. Po prostu taka zwykła ni to sukienka, ni to bluzka. Jest troszeczkę dłuższa niż bluzka i bardzo, bardzo mi się spodobała. Poza tym ten dekolt w serek bardzo ładnie, tak jak i ta sukienka, podkreśla biust, więc stwierdziłam, że wezmę. Tym bardziej, że była bardzo, bardzo tania. Początkowo, uwaga, szok, nie dałabym za tę bluzkę tyle kasy. Ona jest z takiego fajnego, lejącego materiału tak w ogóle. Początkowo kosztowała 15 euro, potem została przeceniona na 3 euro, a ja kupiłam ją za 1,50 euro, także no za 1,50 euro nowa bluzka nie jest nawet z Lumpeksu, tylko z normalnego sklepu, to jak miałabym nie wziąć? Oczywiście przebierałam bardzo, bardzo skrupulatnie i powiem Wam, że z wielką ilością rzeczy poszłam do przymierzalni. No ale powybierałam, koniec końców wyszło na to, że wcale aż tak dużo nie zapłaciłam. Dalej mam spodnie. Spodnie na guziki. Ostatnio bardzo mi się podobają spodnie na guziki. Poza tym chodzi mi bardziej o spodnie z wysokim stanem, jeżeli już na guziczki, to z wysokim stanem. I tutaj jak widzicie w takim kolorze karmelowym, bardzo, bardzo fajny kolor. Po prostu zwykłe rurki, z tyłu normalnie mają kieszenie. I już Wam mówię cenę, jak to wygląda, to jest rozmiar S znów. Początkowo 19 euro, później 12, a ja dałam 6. Czyli no, no sorry, za 6 euro jak można nie wziąć jeansów. Są, powiem Wam, troszeczkę luźne, ale XS-ka już byłaby za mała, poza tym XS-ki nie było, tak więc wzięłam S-kę, też nie jest tragiczna. I ostatnią rzeczą ubraniową,
jest bluzka, którą darowałam na dziecięcym dziale. Ona jest troszeczkę przymała, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Ona ma tutaj takie wycięcia na ramiona, bardzo ładnie to jest podkreślone. Pokażę Wam na zasadzie, tutaj widzicie, po prostu jest dziura na ramionkach i jest to bluzka zwykła na długi rękaw. Fajnie wygląda do spodni z wysokim stanem, właśnie wpuszczona w te spodnie. I powiem Wam, jaki to jest rozmiar, bo to jest po prostu szok. Na 1,34 m, ukośnik 1,40 m. Chciałam wziąć większą, ale większa była na 1,58 m i była za duża, bo to jest taki, o, widzicie, taki rozciągliwy materiał, ona mi się tu gdzieś ciągnęła od jednej pachy do drugiej, masakra to była jakaś, więc szukałam mniejszej. Mniejszą była tylko ta, a niestety mój narzeczony już tracił troszeczkę cierpliwość w sklepie, tak więc bez przymierzania wzięłam tę, ma troszkę przykrótkie rękawy, jest troszkę przykrótka w pasie, ale do spodni z wysokim stanem powiem Wam, że wygląda całkiem spoko. I najgorsze to, że już nie mam jej metki, ale myślę, że ona kosztowała tak jak sukienka. Ona była z jakiejś ceny przeceniona na 5 euro i ja ją kupiłam za 2,50. Wydaje mi się, że odkryte ramiona to teraz jest to też taki fajny trend. I została mi tylko biżuteria. Już Wam pokazuję kolczyki, które sobie kupiłam. Tak więc pierwsze kolczyki są to wkręty, po prostu zwykłe wkręty i chcę na to początkowo 5 euro, potem 3, ja zapłaciłam euro 50. Drugie kolczyki to są, to jest taka imitacja tuneli, one są w kolorze srebrnym, mam nadzieję, że dobrze to widzicie. Kosztowały po prostu 3 euro, one są z Sixa, nadal z C&A, ale z Sixa. Bardzo fajna imitacja tuneli. Nigdy mi się nie podobały imitacje tuneli, ale jakoś ta mi przypadła do gustu. Mój narzeczony twierdzi, że to nie pasuje do kobiety, ale tak mi się spodobało, że wzięłam. A, i za to też zapłaciłam euro 50, bo to też podlegało promocji, tak samo jak i inne rzeczy. No i ostatnimi kolczykami są, to już nie mam od nich opakowania, bo już je nosiłam. Są to takie kolczyki. Myślę, że bardzo, bardzo ładne. One są w kolorze złotym tutaj od tyłu. I mają takie ładne właśnie pastelowe, brzoskwiniowe i różowe kamienie, które bardzo ładnie się mienią. Tak więc też bardzo ładne kolczyki. Jeszcze do tych kolczyków był taki wielki wisior, taki z trzema bombami, ale ja już nie noszę takich dużych naszyjników, więc darowałam sobie to. Ale kolczyki bardzo mi się spodobały, więc sobie wzięłam. No i to by było na tyle. Taki szybki, krótki haul, ale myślę, że wart pokazania Wam. Mam nadzieję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał, jesteście ze mną na bieżąco. Jeżeli nie, to serdecznie Was zapraszam. Oczywiście lajkujcie, komentujcie, co tylko chcecie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!